Następna nowa wiadomość z polskich dróg dziś. Śmiertelny wypadek na trasie zapału Wólka Zapałowska w województwie podkarpackim. Nie żyje 21-latek kierujący Audi, w które czołowo uderzył dostawczy Volkswagen. Do wypadku doszło w czwartek 18 maja po godzinie 10. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 56-latek kierujący dostawczym Volkswagenem na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym Audi. Na miejscu interweniowali policjanci z posterunku w Wiązownicy, strażacy rozzespół ratownictwa medycznego. Niestety życia 21-letniego kierowcy osobówki nie udało się ratować. Młody mężczyzna zginął na miejscu w wyniku obliczonych obrażeń. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.